Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką, jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam książki pożyczone. Nie zwracajcie uwagi na tę półkę, nie wytrzyma ciężaru wiedzy. A ja muszę szybko nagrać filmiki o trzech książkach, bo mam pożyczone pewne rzeczy, które są istotne. Książka number one. Po angielsku, o wachlarzach, wydana oczywiście przez Victoria and Albert Museum, bo jak żeby inaczej, oni po prostu wydają książki o wszystkim. Jak zwykle w takim przypadku, oni mają najpierw taką jakby chronologiczną część, mamy weneckie, oczywiście dotyczy to głównie europejskich wachlarzy. Proszę bardzo, przykład wachlarza z XVII wieku. Większość książki to są wachlarze XVIII i XIX wiek. Maści najróżniejszej. Każdy z datowaniem opisany. Oczywiście wszystkie informacje też o wachlarzach znajdziecie tutaj. Zdjęcia są przepiękne. To Wam chcę pokazać, bo to jest taki... To właściwie nie jest... Znaczy tak, w Oriencie to był wachlarz. U nas w znaczy tak, nawet nie w całej Europie. W zimnej części Europy widzicie je w narcinach rysowane we wnętrzu i chroniące twarz od ognia. Za to na przykład w Hiszpanii na obrazach widać te wachlarze takie paczkowate jako wachlarze zewnętrzne, noszone w czasie spacerów i chroniące od słońca. Mamy oczywiście secesję, bo jakże nie było, te słynne bratki. Mamy, proszę bardzo, secesyjne. W ogóle te secesyjne miały dość udziwniony kształt. Znaczy tak, miały normalny kształt też, ale udziwnione te też były. Trochę art deco. Proszę bardzo. No i jedna z fajniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie widać. Spójrzcie na ten wachlarz, to jest jedna strona. Spójrzcie na ten wachlarz, to jest druga strona. Panie z przodu, panie z tyłu. A ja zapraszam do zapoznania się z tematem.